Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, gorąco serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radio Maria, pozdrawiam całą rodzinę Radio Maria. Szczególnie zgromadzoną przed radioodbiornikami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Rozpoczynamy godzinny program ze szczególnym uwzględnieniem naszych słuchaczy za oceanem. Najważniejsze wydarzenia minionego dnia, nie zabraknie krótkiej katechezy, wspólnej modlitwy. Kraków żyje tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Również dzięki pokornej siostrze Faustynie, która uwrażliwiła Kościół i świat na ten szczególny rys Boga. Powracając do waszych krajów, domów i wspólnot. Bzdura wszystko. Gdzie Jahwe? Gdzie Jahwe? Gdzie Bóg? Wszystkim, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zanieście inny płomień waszej wiary i zapalajcie nim inne płomienie, aby ludzkie serca biły w rytmie serca Chrystusa, będącego gorącym ogniskiem miłości. Udział w Światowych Dniach Młodzieży potwierdziło, rejestrując się, ponad 350 tysięcy pielgrzymów. Organizatorzy spodziewają się, że jak zawsze wiele osób przyjedzie indywidualnie. Najwięcej osób, jak szacują, może pojawić się w kampusie Misericordie w Brzegach, nawet około 1,5 miliona osób. Światowe Dni Młodzieży powstały z inicjatywy świętego Jana Pawła II. Pierwsze wielkie spotkanie papieża z młodzieżą świata odbyło się w 1985 roku w Rzymie. Ostatnie Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii w 2013 roku. Transmisję ze Światowych Dni Młodzieży przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dwóch terrorystów we wtorek brutalnie zamordowało księdza oraz ciężko raniło 3 osoby, w tym jedną ciężko, w kościele w Normandii na północy Francji. Tak zwane państwo islamskie potwierdziło, że za zabójstwo księdza odpowiadają, jak to stwierdzono, dwaj żołnierze IS. Wstrząśnięta zamachem jest stolica apostolska. Dżihadyści wtargnęli do kościoła podczas mszy świętej. 84-letniemu księdzu poderżnięto gardło. W mszy świętej uczestniczyły dwie siostry zakonne oraz dwóch wiernych. Jednej z sióstr udało się uciec i zawiadomić służby. Policja otoczyła świątynię i zastrzeliła napastników. Służby zatrzymały jedną osobę w związku z atakiem. Na miejsce zdarzenia udał się prezydent Francji François Hollande. Wzięcie zakładników w kościele określił jako podły zamach terrorystyczny. Do ataku odniosła się także premier Polski Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu zwróciła uwagę, że od kilku tygodni dowiadujemy się o kolejnych aktach terroryzmu. Podkreśliła, że Europa musi skutecznie przeciwstawiać się terrorystom. Musimy wszyscy, ale nie tylko mówić, nie tylko wydawać kolejne oświadczenia, nie tylko podejmować kolejne gesty, które są zawsze ważne w takich sytuacjach, ale po prostu zacząć skutecznie działać. To jest dzisiaj obowiązek polityków europejskich. Skutecznie przeciwstawiać się terroryzmowi. I myślę, że po raz kolejny mamy potwierdzenie, że polityka polskiego rządu, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, jeżeli chodzi o diagnozę sytuacji, jest polityką, która po prostu się potwierdza i na pewno dla nas w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Także ksiądz profesor Marek Chmielewski ma nadzieję, że zamordowanie kapłana spowoduje, iż politycy zmienią swoje podejście do tak zwanego zjawiska multikulti. Można też ufać, że ta straszna zbrodnia, która dokonała się w świątyni, w kościele, na kapłanie, da też jakiś impuls politykom do zastanowienia się, jak dalej postępować, co czynić z tym zjawiskiem multikulti,
które stało się swoistą ideologią, a które, jak widzimy, zaczyna zbierać coraz bardziej tragiczne żniwo. Do tragicznego zdarzenia doszło także w Niemczech. W jednej z berlińskich klinik mężczyzna postrzelił lekarza. Kiedyś był jego pacjentem. Napastnik po ataku na lekarza popełnił samobójstwo. Do strzelaniny doszło na oddziale chirurgii szczękowej. Z sondażu CBOS wynika, że aż 66% Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu przez nasz kraj uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, przybywających do krajów Unii Europejskiej. Tylko 26% chce ich przyjęcia, 8% nie ma opinii. Sąd rejonowy w Łodzi ukarał przedsiębiorcę, bo ten nie chciał świadczyć usług promocyjnych dla fundacji LGBT. Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że wyrok jest niebezpiecznym precedensem. To pierwszy taki wyrok w Polsce dotyczący szkodliwej ideologii gender został wydany w przededniu rozpoczynających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Napisał o tym portal w polityce.pl. A chodzi o pracownika łódzkiej drukarni, który odmówił jednej z fundacji wspierających dewiantów seksualnych wykonania usługi drukarskiej. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą, napisał w mailu do zleceniodawców. Sprawa trafiła jednak do sądu. Ten w myśl artykułu 138 kodeksu wykroczeń nakazał przedsiębiorcy zapłatę grzywny w wysokości 200 zł. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, podkreślił, że dziś trzeba konsekwentnie przeciwstawiać się ideologizacji życia społecznego i politycznego. A sam wyrok łódzkiego sądu, jak dodał ksiądz profesor, jest skandaliczny. Przykład, z którym mamy tutaj do czynienia, jest przykładem no właśnie takim, w którym prawo skłania się ku promocji ideologii. To jest ewidentne naruszenie zasady prawa. To jest naruszenie zasady bezstronności czy bezstronności światopoglądowej państwa. To jest po prostu no, łamanie podstawowych, fundamentalnych zasad państwowości konstytucyjnych. Ja myślę, że wyrok tego sądu powinien być bezwzględnie zaskarżony w trybie natychmiastowym w stosunku do wyższej instancji. A nawet śmiałbym twierdzić, że sędziowie, którzy wydają taki wyrok niekonstytucyjny, powinni po prostu być pozbawieni wykonywania zawodu sędziowskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie podkreśliło, że wyrok burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą, polegającą na dowolności transakcji. Ponadto no i proszę już tej trójcy nie głosić, bo to przecież kłamstwo, to nie trzeba sędziów, dziecko może to stwierdzić. A łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści. Rada Ministrów wysłuchała we wtorek informacji ministra zdrowia o pracach nad pakietem regulacji dotyczących reformy służby zdrowia. Rząd chce objąć darmową opieką medyczną wszystkich Polaków. Chodzi o osoby nieubezpieczone. Szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczył, że dostęp do świadczeń zdrowotnych w publicznym systemie służby zdrowia będzie uprawnieniem obywatelskim albo szerzej rezydenckim. Półroczny okres pracy w Ministerstwie Zdrowia to wydanie 33 rozporządzeń wykonawczych, z czego aż 15 to rozporządzenia, które po prostu były zaległe. W kolejce znajduje się kilkanaście kolejnych aktów wykonawczych. W odróżnieniu od poprzedników przyjmujemy filozofię publicznej służby zdrowia, opartej o oczekiwania, interes, potrzeby pacjenta, a nie działanie podmiotów leczniczych dla zysku. Aktualnie w naszym harmonogramie prac legislacyjnych na bieżący rok znajduje się około 35 ustaw, nad którymi trwają bądź rozpoczynają się prace w Ministerstwie Zdrowia. Do szereg zmian w obszarze całego systemu, w ramach których jest oczywiście także projekt likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i przejęcia przez państwo bezpośredniej odpowiedzialności za system służby zdrowia. Po reformie systemu służby zdrowia część zadań centrali NFZ przejmie minister zdrowia. Zadania dotyczące kontraktowania przejdą do wojewódzkich urzędów zdrowia. Od 2018 roku Ministerstwo Zdrowia planuje wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Docelowo ma to być 6% PKB. Założenia systemowej reformy minister zdrowia przedstawił premier już na początku lipca. Po tym spotkaniu resort informował, że minister otrzymał zielone światło dla dalszych prac nad zmianami. Ministerstwo Rolnictwa nie spodziewa się większych zakłóceń na rynku zbóż. Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel polecił zwiększenie kontroli jakości zbóż, które są importowane z krajów trzecich.
To odpowiedź na apele gospodarzy, którzy obawiają się niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Zagrozili nawet zorganizowaniem protestów. Nasi wschodni sąsiedzi mają zezwolenie Komisji Europejskiej na bezcłowy eksport do Unii Europejskiej 1 600 000 ton zbóż. Polscy gospodarze podnoszą, że większość zboża trafiła do naszego kraju. Minister rolnictwa w rozmowie z naszym reporterem uspokaja jednak producentów. Zwiększamy jakby ten monitoring i podjęliśmy działania, aby wyeliminować możliwość wszelkich nieprawidłowości. W mojej ocenie, w ocenie przede wszystkim instytucji, które nadzorują tego problemu nadmiaru, czy też nielegalnego importu zbóż, nie ma. Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej spodziewa się, że gospodarze w tym roku zbiorą od 29 do 30 milionów ton zbóż. W ubiegłym roku było to 28 milionów ton. Wzrost wynika z wyższych plonów i zwiększonego areału upraw zbóż jarych. Komisja Europejska w środę na posiedzeniu ma się zająć kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Jak oświadczył rzecznik komisji, przedyskutowane mają być ewentualne działania w ramach procedury ochrony praworządności. Wcześniej Komisja Europejska informowała, że przyjęta w ubiegły piątek przez polski parlament nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie rozwiewa kilku istotnych obaw, które wskazywała m.in. Komisja Wenecka oraz Budzinowa. Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że Komisja Europejska powinna zająć się tym, co dzieje się w Europie, wzmacniać bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, a nie sprawą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Komisja Europejska nie zajmuje się sprawami jej przynależnymi. Po raz kolejny miesza się sprawy krajowe jednego z państw członkowskich. Jest skandalicznym niespokojnym i zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa członków Unii Europejskiej. Niemal codziennie jesteśmy bombardowani informacjami o kolejnych zamachach, o zagrożeniu terrorystycznym. Jesteśmy świadkami tego, jak giną ludzie na europejskich ulicach. A tymczasem Komisja Europejska złożona z eurokratów, technokratów, w sposób zupełnie bezduszny i niezrozumiały, można by powiedzieć szaleńczy, chce pochylać się nad problemem, którego po pierwsze nie ma. Nowa ustawa została z poprawkami Senatu przyjęta w ubiegły piątek i czeka na podpis prezydenta. A przed nami jeszcze jedna krótka informacja ze świata sportu. Niespełna dwa tygodnie pozostało do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Rozpoczną się one 5 sierpnia i potrwają do 21 sierpnia. Redaktor Krzysztof Mitlas, komentator sportowy, oczekuje, że Igrzyska przyniosą nam więcej medali niż w Atenach, Pekinie czy Londynie. Z pewnością jednak dostarczą nam wielu emocji, dodaje. Jestem przekonany, że na rozpoczynających się w Rio de Janeiro letnich Igrzyskach Olimpijskich Polacy wypadną o wiele, wiele lepiej niż bywało to w ostatnich latach w Atenach, w Pekinie czy w Londynie i że tych medali będzie znacznie więcej. Powody do takich nadziei są na pewno niebezpodstawne, bo przecież lekkoatleci wypadają ostatnio znakomicie. Będziemy mieli wiele emocji związanych z grą siatkarzy czy piłkarzy ręcznych, a ponadto są dyscypliny tradycyjnie mocne, takie jak wioślarstwo, kajaki, niektóre sporty walki. Także jestem pełen optymizmu przed tymi igrzyskami. Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro będą pierwszymi w Ameryce Południowej i drugimi w Ameryce Łacińskiej. To także pierwsze igrzyska na półkuli południowej od 2000 roku. Weźmie w nich udział ponad 10 500 sportowców z 206 narodowych komitetów olimpijskich. Medale zostaną rozdane w 31 dyscyplinach, w tym także w rugby i golfie, które wracają do programu igrzysk po wielu latach nieobecności. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Witaj Ojcze Święty. Ojciec Święty Franciszek przybywa do Polski. Kraków i cała Polska staje się w tych dniach wielkim wieczernikiem młodego kościoła. Abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, albowiem jeden jest tylko wasz ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo na ziemi nie nazywajcie też rabbi, ani nauczycielem, bo jeden jest wasz nauczyciel, Jezus Chrystus, a wy wszyscy
wszyscy jesteście braćmi. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wygłoszonego podczas przesłuchania kandydatów na prezesa IPN-u. Orędzia Anioła Stróża Polski, wołanie o narodową odnowę, w naszym dzienniku kolejne orędzie. W cyklu Środy z historią, jak komuniści walczyli przeciwko powstańcom warszawskim. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zła, że nie złoży nikt ich całość, że nie wytrze straży tła, polski żołnierz w obcej stronie na Europie krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieś. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Czek stalowy białej broni, do historii przeszedł już. I odeszli starym wojskiem na niebieski trup i zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając na ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew. Nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zadźmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zadźmi. Polska żyje.
Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Ileż łask osiągamy dzięki rozmyślaniu. Tutaj rodzą się święte myśli, pobożne uczucia, zapalają się wielkie pragnienia i podejmuje się mocne postanowienia ofiarowania się całkowicie Bogu. W ten sposób dusza poświęca mu swe ziemskie przyjemności i nieuporządkowane pragnienia. Święty Alojzy Gonzaga powiedział: nie będzie wielkiej doskonałości bez wielkiej modlitwy. Niech ten, kto pragnie doskonałości, rozważy tę wielką myśl świętego. Nie powinno się jednak podejmować rozmyślania tylko po to, aby zakosztować słodyczy Bożej miłości. Kto czyni je w tym celu, traci czas i niewiele z niego korzysta. Powinniśmy natomiast czynić je ku Bożemu upodobaniu, czyli po to, aby pojąć, czego Bóg od nas pragnie i prosić Go o pomoc w realizacji Jego woli. Czcigodny ojciec Antoni Torres stwierdził: niesienie krzyża bez żadnego pocieszenia sprawia, że dusze wznoszą się ku doskonałości. Również modlitwa pozbawiona duchowych pocieszeń jest dla duszy bardziej owocna. Pożałowania godna jest osoba, która ją opuszcza, nie znajdując w niej żadnej przyjemności. Święta Teresa mówiła: dusza, opuszczając modlitwę myślną, czyni tak, jakby siebie samą umieszczała w piekle. Nie musi już tego czynić szatan. Dzięki praktykowaniu rozmyślania dusza zawsze myśli o Bogu. Prawdziwie kochający, mówi święta Teresa, zawsze pamięta o umiłowaniu. Dlatego ludzie modlitwy zawsze mówią o Bogu. Wiedzą bowiem, jak miłym jest Mu, gdy ci, którzy Go kochają, rozkoszują się mówieniem o Nim i o Jego do nas miłości. W ten sposób zapalają też innych do miłowania Boga. Pisze święta Teresa: w rozmowach ludzi Bożych zawsze jest obecny Jezus Chrystus, a Jemu bardzo się podoba, że się Nim rozkoszują. Z modlitwy myślnej rodzi się też pragnienie samotności, by przebywać sam na sam z Bogiem i w ten sposób zachować wewnętrzne skupienie w niezbędnych zewnętrznych zajęciach. Stwierdzam niezbędnych, czy to ze względu na kierowanie sprawami rodziny, czy też płynących z urzędów nakazanych przez posłuszeństwo, ponieważ człowiek modlitwy powinien kochać samotność i nie może rozpraszać się na zbędnych zajęciach. Utraciłby bowiem ducha skupienia, który jest doskonałym środkiem pozwalającym zachować jedność z Bogiem. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienicu. Czytamy w pieśni nad pieśniami. Dusza, oblubienica Jezusa Chrystusa, musi być dla wszystkich stworzeń jakby zamkniętym ogrodem. Nie może dopuścić do swego serca innych myśli, ani innych spraw, jak tylko o Bogu i dla Boga. Serca otwarte na wszystko inne nie stają się nigdy święte. Święci, będący wielkimi pracownikami w zdobywaniu Bogu dusz, w trudzie głoszenia kazań, udzielając sakramentu pokuty, wprowadzając pokój pomiędzy skłóconych, opiekując się chorymi, nigdy nie tracą swego skupienia. To samo dotyczy poświęcających się nauce. Iluż pragnących wiele studiować i zdobyć wykształcenie nie staje się świętymi ani wykształconymi, ponieważ prawdziwa nauka to wiedza świętych, czyli umiejętność miłowania Jezusa Chrystusa. A miłość Boga pociąga za sobą zarówno wiedzę,
jak i wszelkie inne dobra. Czytamy w Księdze Mądrości, a przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Czytał Jan Józef Kasprzyk. Czas na naszą wspólną modlitwę różańcową. Pragniemy rozważyć tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety i przez ręce Matki Najświętszej, świętej Elżbiety, powierzyć Wszechmogącemu Bogu nasze wspólne prośby i intencje za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, który już niebawem przybędzie do naszej ojczyzny, do Polski, by spotkać się z młodzieżą całego świata podczas 31 Światowych Dni Młodzieży. Powierzamy te Światowe Dni Młodzieży. Modlimy się za uczestników, za organizatorów, aby każdy, kto w tych Światowych Dniach uczestniczyć będzie, otoczony był modlitwą, Bożym błogosławieństwem i to zaangażowanie przyniosło owoce obfite podczas tego spotkania, ale również na dalsze życie. Modlimy się za całe Radio Maryja, wszystkie dzieła przy nim powstałe. Modlimy się we wszystkich intencjach modlących się razem z nami, również za naszych ofiarodawców, dobroczyńców, tych, którzy wspierają Radio Maryja. Modlimy się za wiernych zmarłych, zarówno z grona naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, sąsiadów. Też powierzamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych, naszych ofiarodawców. Modlimy się o pokój na świecie. Modlimy się za tych, którzy zginęli w ramach prześladowania chrześcijan. Telefony do naszego studia 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Zofia z Chicago. Chciałam dołączyć do modlitwy różańcowej, modlić się we wszystkich intencjach, które ojciec wymienił. A teraz przede wszystkim chciałam się modlić o błogosławieństwo Boże i owoce wiary dla pielgrzymów na Światowych Dniach Młodzieży, o dary łaski dla papieża Franciszka, aby ta pielgrzymka była dobrem i spokojem dla wszystkich uczestniczących w tych Światowych Dniach. No, również chciałam się modlić za was wszystkich księży i osoby świeckie pracujące w Radiu Maria i w telewizji Trwam, życząc dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. No i oczywiście za moją rodzinę, która jest bardzo ważna też dla mnie. Czy mogę się modlić? Bardzo proszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Który jest odpowiedzialny, urzędnika wysokiej bardzo rangi, odpowiedzialnego za publikację różnych rozporządzeń,
który mówi, że bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży jest zapewnione, bo jest pakt z Janem Pawłem II. Jeszcze raz. Bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży jest zagwarantowane, ponieważ no, jest pakt z Janem Pawłem II. Ja nie żartuję. Gdyby to mówiła osoba prywatna, to bym stwierdziła, że jest to efekt głębokiej wiary. Mówił to urzędnik państwowy. Ten sam urzędnik państwowy, który znowu, jak wynika dzisiaj z prasy, powoduje, że no niestety ustawa antyterrorystyczna jest, ale wszelkie obwieszczenia premiera, wszelkie zarządzenia dotyczące na przykład wprowadzenia stanu, w cudzysłowie znowu, gotowości bojowej, czyli stanu zagrożenia alfa czy beta, nie zostały to rozporządzenia opublikowane przez kancelarię premiera. Czyli de facto ustawa jest, rozporządzeń nie ma. Rozporządzenia są tylko medialne, także ja się trochę dziwię, że urzędnik państwowy bardzo wysokiej rangi, zamiast się zająć swoją robotą, chodzi do mediów i mówi, że wszyscy mogą się czuć bezpiecznie, bo jest pakt z Janem Pawłem II. Ja bym bardzo prosiła, żeby jednak nie mieszać się Jana Pawła w publikację rozporządzeń i wykonywanie pracy celem zabezpieczenia milionów młodych ludzi, którzy do nas przyjechali. A czy pani mi... Ale mnie to dziwi, to było moje zdziwienie jednak. Oszczędzi trudu wpisania tego w Google, aby sprawdzić, kto to powiedział i powie? Pani Beata Kępa. Kropka. No dobrze, to... Tyle by było w pierwszym zdziwieniu. Nie wiem, czy państwo chcą jeszcze skomentować może coś? Nie, ja nie chcę tu komentować. No pan prezes Renderski, pana zdziwienie. Ja bym jeszcze chciał nawiązać z moim zdziwieniem do tej sprawy, o której mówiliśmy przed przerwą, czyli zmiany systemu, czyli powrotu do starego systemu emerytalnego. No, mnie dziwi bardzo taka beztroska tej debaty oraz wypowiedzi właśnie tutaj naszych najwyższych oficjeli. Ponieważ tak jak sobie patrzę na statystyki, no takie kraje, wszystkie z nich są bogatsze od Polski, prawda? Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy. I tam właściwie wszędzie jest w Wielkiej Brytanii 68, jest wiek emerytalny kobiet, w pozostałych tych krajach 67. W Polsce wróci do 60, prawda? Więc ta dziwna beztroska, przecież w tych krajach nie wprowadzono dlatego, żeby udręczyć starszych ludzi, tylko dlatego, żeby zamknąć systemy emerytalne, które tam się zaczęły sypać. Poza tym do tych 50 miliardów, o których pani profesor wspominała... Czyli brakujących pieniędzy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak, od razu no, tych, których brakuje, prawda, powiedzmy sobie. Dotacji też brakuje. No tak, dojdzie jeszcze 15 miliardów, prawda, od razu tak na dzień dobry w pierwszym roku. Ale wie pan... Ale jeszcze jedno, ale bardzo mało się mówi o tym i to gdzieś w ogóle znika w tych dyskusjach. Tak jak gdyby właśnie wczesne zakończenie pracy było wielką wartością, okazuje się, że dla wielu ludzi nie jest, nie mówi się o wysokości uposażenia emerytalnego w przyszłości, które nie będzie po prostu wystarczało na nic. Co więcej, takie są pogłoski, że ponieważ podstawą jest projekt prezydenta, prawda, czyli ten najbardziej kosztowny i rujnujący budżet wariant, no, będzie się szukało różnych takich, jakby to powiedzieć, sposobów na zmniejszenie kosztów. W związku z tym na przykład będzie się, aby zniechęcić do przechodzenia na emeryturę, będzie się zabraniało tym emerytom pracować i pobierać emerytury. No to jest sprzeczne w ogóle z samą logiką. My poszukujemy ludzi do pracy, brakuje nam ludzi do pracy i będzie się zniechęcało ludzi do pracy. No to są wszystko rzeczy takie, że naprawdę mi się jeży włos na głowie, bo to są działania no stricte irracjonalne. No tak, ale z drugiej strony to jest jedyna odpowiedź rządu właściwie, którą słyszymy. Taka zupełnie nieprzystająca do rzeczywistości, bo rząd powtarza z uporem, że no dobrze, my obniżamy wiek emerytalny, ale przecież nikomu nie zakazujemy pracować. I to jest jak gdyby ta odpowiedź na pytanie, że im niższy wiek emerytalny, tym potencjalnie niższe świadczenie. I o tym rzeczywiście należałoby mówić. Bo operowanie jakąś kwotą 10 miliardów, którą trzeba będzie w przyszłym roku dorzucić, no z całym szacunkiem... 15. Co to jest jakieś 10 miliardów albo 15? No i co? Umieli pan to jakoś... Kowalskiego to absolutnie ten komunikat nie działa. Na Jana Kowalskiego nie, to zadziała komunikat, że jeżeli pójdzie na emeryturę, to dostanie 1000 albo 1500 złotych. Osoby na działalności gospodarczej, które przez wiele, wiele lat na przykład płaciły składki ZUS-owskie w tym minimalnym wymiarze, prawdopodobnie zabezpieczyły sobie pieniądze
na, bo są przedsiębiorcze na późną starość i jak dostaną zgodnie z najnowszymi prognozami ZUS-u 300 czy 400 zł emerytury, pewnie się nie zdziwią. Natomiast przeciętny Jan Kowalski, który nie ma działalności gospodarczej, nie odkłada, bardzo się zdziwi, bo się okaże, że niestety, ale tych kokosów i wycieczek pod palmami, jak niemieccy turyści, emeryci, po prostu nie będzie. I niechby to ktoś powiedział wprost, że my nie jesteśmy już zdolni do systemu emerytalnego typu bismarckowskiego. Bo państwo nie jest bogate, państwo nie mamy wielu dzieci, niestety nie jest bardzo dzietne, a ludzie nie umierają wcześniej, tylko żyją coraz dłużej i niech to ktoś zacznie mówić głośno. Ale mówi się o tym, tylko rząd tego nie słucha. No przecież rząd to wie. Myślę, że wie. Myślę, że wie i że doprowadzi nas do 2019 roku z taką ustawą, która będzie wyborczo najbardziej korzystna, a potem ewentualnie coś pozmienia już po wyborach, wygranych wyborach. I moje zdziwienie po profesor Kuzińska. Trochę z innej beczki, bo medialnie chciałam się zdziwić. Rząd wykazuje bardzo dużo zaangażowania i zapału, by wiele rzeczy reformować, zmieniać, poprawiać, a tak zaniedbał jakoś tę kwestię abonamentów, moim zdaniem. Przeczytałam na wczorajszych stronach internetowych, że z 13,5 miliona abonentów co 12 zaledwie płaci tę składkę, czy jak to nazywać? Danina. Abonament. Na radiowe, na media publiczne. Czyli trzeba powiedzieć, że jeżeli co 12, to pozostali muszą ci uczciwi sfinansować media publiczne, prawda? Chodzi mi o coś takiego jak taka sprawiedliwość społeczna, która podatkowa, daninowa, prawda? I dlaczego nie próbujemy z tym czegoś zrobić, ale jednocześnie stawiając sprawę bardzo jasno, jeżeli wszyscy będziemy składali się na media społeczne, publiczne, powinniśmy jednak mieć prawo oceny jakości, bezstronności tych mediów. Panie profesorze, nie prawo, panie profesorze, mamy wolność wypowiedzi w Polsce. Nie, ja mówię o czymś innym, o efektywnej kontroli profilu programów nadawanych przez media publiczne, tak żeby jakieś gremium, a może na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to tak sobie rzucam, ktoś może by po prostu sprawdził, czy to są media rzeczywiście polityczne. Mamy już członków Rady Mediów Narodowych. No właśnie, to oni będą sprawdzali. To już u Okiku nie mieszajmy w to. Nie, chodzi mi o to, żeby rzeczywiście konsument był, a nie gremium polityczne, jako ten organ, który kontroluje bezstronność i jakość programów nadawanych przez media. No i z tym życzeniem możemy pozostać. EKG. To na koniec jeszcze też po raz kolejny nawiązując do pierwszego tematu naszej audycji, czyli rejestracji telefonów na kartę. Pani Liliana przysłała takie pytanie. Mam pytanie dotyczące tych nieszczęsnych kart. Mam ten sam numer telefonu od 1998 roku. Najpierw miałam go w abonamencie, następnie przed wyjazdem za granicę w 2006 roku zrezygnowałam z abonamentu, zmieniając go na opcję prepaid. Karta była więc już wiele lat temu zarejestrowana na moje nazwisko. Czy muszę rejestrować ją ponownie? Pani Liliano, niestety tak, dlatego że my nie wiemy, operator nie wie, co z tą kartą przez wiele lat się działo. Pani mogła ją przekazać krewnemu, członkowi rodziny, jakiemuś przyjacielowi. Tego my nie wiemy, także ta osoba, która ma w tej chwili kartę prepaidową, będzie musiała się zarejestrować. Czyli niestety będzie pani musiała dokonać czynności rejestracji. I to tyle w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Pani profesor Hanna Kuzińska, Akademia Leona Kuźmińskiego. Bardzo dziękuję, pani profesor. Pan dr Andrzej Rendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był magazyn EKG. Wydawcą dzisiejszej audycji była Małgorzata Wołczyńska. Audycję realizował Adam Maciejewski. Bardzo dziękuję. To jest powtórka. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda dla...
dla państwa i obywateli. 340 miliardów złotych. 8 lat, 500+, 5 tysięcy nowych wybudowanych przedszkoli, 250 nowych szpitali, 1500 kilometrów autostrad. Nie ma tego i nie było za waszych rządów, bo te pieniądze po prostu zostały zmarnowane. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamiecie teraz wieczorem. 8 lat, w których my zmienialiśmy Polskę, a wy przegrywaliście kolejne wybory. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL. To mogłyby być trzy słowa. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Będą niszczyć ludzi, będą niszczyć opozycję. To będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Jest głęboki, jak dotychczas trwały, że są to dwa, jak gdyby, plemiona. Każde z nich ma swoją wspólnotę strachów. To jest, czytam artykuł z artykułu Piotra Pacewicza, który pisze, że jedno plemię, nazwijmy je liberalnym, to wyborcy Platformy i Nowoczesnej razem z... Eminencja kardynał Stanisław Dziwisz, pani premier Beata Szydło, pan profesor Jan Szyszko, nawet minister środowiska Włoch, również obecny tutaj, jak wiemy, na sympozjum naukowym w Krakowie. To sadzizmy ciszy, które zostały właśnie, urządziliśmy Park Miłosierdzia pod centrum Jana Pawła II tutaj w Krakowie. I ciszy, które dzięki uprzejmości lasów państwowych panowie się naprawdę napracowali, ale na miejscu, jak pamiętamy, tam gdzie pracował ojciec święty Jan Paweł II, Solwajt. Trudny teren. Leśnicy zrobili wszystko, żeby te ciszy nam się przyjęły. Jest wielki Park Miłosierdzia na pamiątkę spotkania młodych z ojcem świętym Franciszkiem, a ciszy były błogosławione przez ojca świętego Benedykta, czyli mamy łączność. Jan Paweł II, jego centrum i praca w Solwaju, Benedykt XVI i ojciec święty Franciszek, młodzież, wolontariusze, hierarchowie, głowy państwa. Więc myślę, że to chcieliśmy pokazać, a ciszy są tak prywatni, powiem, z Sycowa. Arboretum leśne z stradami obok Sycowa. Także pozdrawiam, dziękuję za pomysł, za dar, za to wszystko, co leśnicy wykonali. Ojciec święty będzie jutro do Krakowa. Spotkanie się świętego Franciszka z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pani premier spotka się z sekretarzem stanu, z księdzem kardynałem Piero Parolinem. Tak, jutro są rozmowy. Oczywiście serdeczne powitanie. Wawel, jak zawsze, koronowane głowy i najważniejsze osoby ze świata polityki, kościoła, witane przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i rozmowy oczywiście na odpowiednim poziomie dyplomatycznym, rozmowy, które pewnie będą dotyczyły tego, co się dzieje, a więc Światowych Dni Młodzieży, być może też spraw, to nie uprzedzajmy, to uzależniamy oczywiście od woli naszych przywódców, ale te rozmowy są zawsze dobre. Ja chcę podkreślić, że rozmowa pani premier z ojcem świętym Franciszkiem w Rzymie, kiedy byliśmy 13, jak państwo pamiętacie, maja, to były bardzo dobre rozmowy. Wtedy też rozmawialiśmy na tematy, gdzie pani premier sama rozpoczęła rozmowę dotyczącą uchodźców. I chcę powiedzieć, że mamy takie dwa akcenty bardzo, może warto to zapowiedzieć, ojcze, pewnie telewizja Trwam jeszcze o tym Radio Maryja powie, ale właśnie w Częstochowie, i tutaj bardzo dziękuję protokołowi dyplomatycznemu, też watykańskiemu, polskiemu, ale też ojcom Paulinom, będzie taki akcent, który pokaże, że jest nasz polski wkład w pomoc uchodźcom. Pamiętacie państwo, że sprowadziliśmy do Polski około 200 uchodźców z bezpośredniego zagrożenia z Donbasu, z Mariupolu. Tam, gdzie jest nadal zresztą trwa wojna i to potworna wojna, która dziesiątkuje ludzi. I ci ludzie przeszli przez ośrodek Caritasu w Rybakach, prowadzonego przez księdza Hartkiewicza. Rodzina, która już z tego ośrodka wyszła, która próbuje funkcjonować w polskich warunkach gdzieś w opolu, ta rodzina będzie niosła dary dla Ojca Świętego między innymi. Myślę, że kolejny nasz wkład, przecież bardzo często też byliśmy oskarżani o Holokaust. Pamiętacie państwo artykuły w nieprzyjaznej prasie, która nas zapadnie. Będzie taki dobry akcent, warto na to zwrócić uwagę, oby karabina w Birkenau, będziemy o tym się polski. Ksiądz proboszcz Markowy, pozdrawiam.
dzieckiem w ciąży. Fantastyczny ojciec, rozstrzelani za to, że pomagali Żydom. Ale Markowa mimo ich rozstrzelania dalej niosła pomoc rodzinom żydowskim podczas okupacji. Dzisiaj ta rodzina jest w procesie beatyfikacji. Potrzebny też jest cud, jak mawiał ksiądz proboszcz stamtąd. Ja modliłam się też o to, żeby właśnie ta młodzież, tak jak oni dbali o dzieci, o te rodziny wtedy, żeby o tą młodzież również tutaj zadbali. Mocno w to wierzę, że tak będzie. A więc to posłanie, że Polacy zawsze dbali o to, żeby podać nam tę pomoc wtedy, kiedy inny człowiek, niezależnie od tego, jakie ma wiarę, jakie ma przekonania, jakiego jest koloru skóry, żeby po prostu w potrzebie pomóc. Obok naszej gościnności polskiej, polskie serce na dłoni. Ja bardzo się cieszę, że to wybrzmi i chcę, żebyście Państwo też na to zwrócili uwagę. To bardzo ważne elementy podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka. No i wreszcie pan minister Waszczykowski wczoraj zawiózł pomoc do Jordanii. Właśnie, ojcze Piotrze, bardzo się cieszymy, że ta relacja wybrzmiała, bo przecież ta pomoc tam, ta dla niekoniecznie na modłę, jaką dyktują nam ci, którzy tak naprawdę nie do końca też chyba dobrze służyli tym, czy przysłużyli się tym osobom. Jakby dość nierozumnie dając hasło na to, przyjeżdżajcie, no i co, i teraz jest już tylko gorzej. Naprawdę, jeśli pomagać, to trzeba to robić umiejętnie. Pomoc Kościołowi w potrzebie. To stowarzyszenie jest fantastyczne. Naprawdę warto o tym mówić, dlatego że to, co ci księża tam robią, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Tak właśnie powinno się tym ludziom pomagać. Z tego, co wiem, chcą budować w tej chwili na przykład pawilony, gdzie będą miejsca pracy. Ci ludzie będą mogli, nie wiem, handlować, zajmować się tym, co najlepiej potrafią. Budują szpitale, opiekują się dziećmi, opiekują się uchodźcami tam właśnie w tych rejonach, gdzie ta wojna może te, powiedzmy nie dosięga, ale oni są jakby w naturalnej bliskości swojego rodzinnego domu. Więc na te elementy zwróćmy uwagę. I ja myślę, że to również wybrzmi podczas rozmów najważniejszych osób w państwie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Tak, na marginesie, pani minister, podoba się nasze studio w centrum. A nie, no podziwiam, jak tylko tutaj weszłam. Studio jest absolutnie fantastyczne. Myślę, że właśnie cały czas tak naprawdę nie mogę się nawet skupić, ponieważ ta młodzież tutaj przelewa nam się całymi falami, co rusz inna flaga, co rusz inna parafia gdzieś tam z zakątków. Oczywiście śpiewy, entuzjazm. Ja jestem też pod wrażeniem, bo tutaj w tym upale ojciec, ale i też tutaj kłaniam się po drugiej stronie naszym kamerzystom, naszym operatorom, czy naszym operatorom, chociaż mogę powiedzieć operatorom kamer, którzy też tutaj dzielnie tam upał wytrzymują. Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem, jesteście wielcy, ale ten przekaz też dla innych, którzy nie mogą tutaj przyjechać. My Was pozdrawiamy, szczególnie za chorych, albo za tych, których po prostu nie było dane tutaj przyjechać, bo pracują. Być może też nie stać, bo przecież mamy też takie sytuacje. Pozdrawiamy Was serdecznie i obiecujemy wielką modlitwę tutaj podczas różnych uroczystości za telewizów Telewizji Kwam i za słuchaczy Radia Maryja. A uczestnicząc przez to właśnie szkiełka, uczestniczycie razem z nami. Bardzo Wam za to jesteśmy wdzięczni. I wspierajcie nas tutaj modlitwą, wspierajcie tych młodych ludzi, bo ta modlitwa wybrzmiewa tutaj na każdym kroku. Bardzo Wam też dziękujemy za wszelkie przyjęcie. Państwo też często nas ostatnio w Miliku tutaj też chce się ukłonić. Podchodzicie, gdzie wysłuchamy Radia Maryja, oglądamy to, jak się cieszymy, że możemy się tutaj zobaczyć. Dziękuję Wam za to, że zapewniacie nas, że się za nas modlicie. To jest nasz oręż. I to jest właśnie to, nie lękajcie się, to jest wtedy możliwe dzięki Waszej modlitwie. Mamy oczywiście transmitować, będziemy wszystkie punkty papieskiej pielgrzymki, wizyty Ojca Świętego do naszej ojczyzny. Przy tej okazji dziękuję także księdzu profesorowi Janowi Machniakowi, który jest proboszczem tutejszej parafii pod wezwaniem wszystkich świętych, który jak zawsze gościnnym, życzliwym sercem przyjął telewizję Kwam Radio Maria i dzięki życzliwości księdza profesora w tak fantastycznym miejscu w centrum Krakowa. Możemy rozmawiać, mamy nadzieję, pani minister, że niejednokrotnie będziemy się w tym miejscu spotykać, a może także uda się do naszego studia zaprosić panią premier, aby była sposobność spotkania. Myślę, że tak, jeśli delikatnie, bo jest oczywiście z nią bardzo skromnie. Pozdrawiamy panią premier, dzisiaj pracuje, jest Rada Ministrów, sprawy państwa muszą się toczyć, ale też czuwamy nad tym bezpieczeństwem. To może być oczko w głowie pani premier, żeby się tu Polacy młodzi dobrze czuli. Ona jest jak mama, tak?
i chciałabyś, żeby Polacy, też wszystkie młodzież z tego świata tutaj dobrze się czuła. Także myślę, że jeśli będzie taka możliwość, to na pewno, tak, jak przebije się przez te oceany tutaj młodych ludzi, to na pewno, ojcze, ta piękna sceneria, naprawdę rozmowa fantastyczna. Ja tylko jeszcze jedno uszenie się, jeśli pozwoli. My tu jesteśmy tu z panem ministrem Majewskim, jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy też często w pawilonie polskim, tam zapraszamy, jeśli ktoś będzie chciał jeszcze raz powtarzać. Tak, jest przy Wawelu, minister rolnictwa, rozwoju wsi i wszelkie agencje związane z nim przygotowały, tak jak powiedziałam, polskie jabłka, wodę. Naprawdę, jeśli ktoś tam będzie potrzebował, to zapraszamy serdecznie, a jesteśmy tutaj też do dyspozycji wszystkich służb, wszystkich państwa, również prasy, radia, telewizji. Jeśli trzeba czymkolwiek pomóc, część rządu przeniosła się do Pawła. Jest fantastyczny, jest ciepłutko. To jest taka przygoda, którą uważam, przeżywa się raz na całe życie. Może się już więcej nie przydarzyć. Oby jeszcze do Krakowa, z tym jak tutaj zdamy egzamin, to może i takie decyzje gdzieś tam w Watykanie zapadną. Natomiast dzisiaj widzimy, że to był strzał w dziesiątkę i naprawdę możemy być tutaj wszyscy dumni i wszyscy sobie wzajemnie dziękować, a teraz też wzajemnie się modlić, ubogacamy się. To jest coś, co czego nam nie powiedzieć. Mogę nam zabrać wszystko, ale tych chwil już nikt nam nie zabierze. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, centrum Krakowa przy Kościele Wszystkich Świętych, świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie mieści się nasze studio, studio telewizji TVN, studio oświatowej i młodzieży. Rozmawialiśmy z szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, z panią minister Beatą Kętą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiamy, ojcze. I mówimy sobie do zobaczenia. Mówimy do zobaczenia, bo w niedzielę pewnie już otypniemy. Będziemy śpiewać z młodzieżą. Do zobaczenia. I raz jeszcze pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich widzów telewizji TVN. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Rozmawiał ojciec Piotr Detla prosto z naszego plenerowego studia w Krakowie. A w centrum prasowym w Krakowie jest ojciec Grzegorz Woś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witasze, witam serdecznie ojcze Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Ojcze Grzegorz, ojciec jest w centrum wydarzeń, bo po pierwsze jest w Krakowie, a centrum kościoła przenosi się do Krakowa w tych dniach wraz z Ojcem Świętym, no, ale też w centrum prasowym, do którego spływają różne informacje, centrum prasowe na ulicy Grodzkiej, a równocześnie to jest centrum samego Krakowa w związku z tym, tak rozśpiewanego, a jednocześnie tak rozmodlonego, bo to jest bardzo trudno, trzeba też przyznać, będziemy też relacjonować na naszych antenach. Są też tak zwane festiwale miłosierdzia na wielu placach Krakowa, między innymi na przeciwko Kościoła Apostołów Piotra i Pawła, przy Parafii Świętych na ulicy Grodzkiej. Tam może kojarzą słuchacze, gdzie stoi pomnik Piotra Skargi, też jest również na scenach. I tak na tej scenie głoszona jest Ewangelia. Jest radosny śpiew, jest muzyka, jest wychwalanie Pana Boga. Tego też w Krakowie nie było wcześniej. I to jest, myślę, wielka moc, wielka potęga Światowych Dni Młodzieży. Ta ewangelizacja, która jest głoszona z ogromną mocą, ale też z ogromną radością. Widać teraz rzesze młodych ludzi, którzy po posiłku zmierzają już powolutku na krakowskie grony. Później to się wspomniał o 17.30 w Święta, którą odprawi słowo, bo
się skieruje metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, i tam msza święta będzie takim oficjalnym momentem inauguracji Światowych Dni Młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o dzień pielgrzyma, który przyjechał na Światowe Dni Młodzieży, jest on bardzo bogaty w różne wydarzenia. Te wydarzenia są do samego rana. Między innymi takim miejscem, jednym z głównych, jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach, do którego też każda grupa odbywa pielgrzymkę. To jest też tak bardzo szczególne w roku Miłosierdzia Bożego, w centrum Miłosierdzia Bożego, tak byśmy powiedzieli, skąd ta nauka o Bożym Miłosierdziu wyszła na cały świat. Ta nauka przypomniała święto Chrystusa. Tutaj ludzie bardzo licznie przybywają. Też chciałbym zwrócić uwagę, że oprócz Krakowa Ojciec Święty zatrzymał się, odwiedzi Jasną Górę, odwiedzi też Auschwitz-Birkenau. Wczoraj, kiedy jechaliśmy tutaj do Krakowa, wstąpiliśmy wtedy na Jasną Górę. Tam też bardzo wielu pielgrzymów, już nie będą mogli być tym papieżem. Tam się zatrzymują, tam Matce Bożej Królowej Polski też polecają i Światowe Dni Młodzieży, i swoje życie. Ojcze Grzegorzu, Kraków to miasto wielu świętych, szczególne miasto, ale także świętego Jana Pawła II. Jak święty Jan Paweł II obecny jest pośród uczestników Światowych Dni Młodzieży? To jego miasto, ale to także inicjator Światowych Dni Młodzieży. Świętej Siostry Faustyny jest obecny tak bardzo fizycznie, możemy powiedzieć, poprzez wiele plakatów, billboardów, na których jest jego wizerunek i przypomina nam o tym, że on jest z nami, że spogląda na nas. Też bardzo ważnym miejscem obok Łagiewnik jest sanktuarium świętego Jana Pawła II na Biarze Morza, tam gdzie Karol Wytyła pracował ciężko w fabryce sodu Solwa, i tam też tam też pielgrzymi zatrzymują się, nawiedzają poszczególne miejsce, nawiedzają relikwie świętego Jana Pawła II. I to, co ojciec Dariusz też myślę, że ważne, żeby wspomnieć, kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi z całego świata, bardzo wielu z nich mówi: nie znałem Ojca Świętego, nie spotkałem go w swoim życiu. Byłem już bardzo mały, kiedy on żył, kiedy sprawował swój pontyfikat, ale jest dla mnie coś ważnym, bo mówili mi o nim moi rodzice, bo mogę o nim przeczytać w książce, bo jego świadectwo jego życia jest ciągle bardzo żywe, bardzo aktualne, i też chcę podkreślić, i to jest takie zaskakujące. Wczoraj z ojcem Piotrem szliśmy przez ulicę Krakowa, bardzo wielu Francuzów spotykamy się. Mówimy często o Francji, że jest krajem bardzo laickim, bardzo świeckim. Ta świeckość jest obecna i w przemówieniach tych najważniejszych polityków tego kraju. Natomiast widzimy bardzo liczne grupy Francuzów. Według organizatorów Francji są trzecią grupą pod względem liczby pielgrzymów tutaj obecnych. Jest około 30 tysięcy, może około 30 tysięcy Francuzów, więc to jest znamienne, że młodzież z tej laickiej Francji przyjeżdża tutaj tak bardzo licznie, i jak wszyscy powtarzają, żeby umocnić swoją wiarę, ale też by później w swoich krajach, tam gdzie będą, szczególnie też we Francji, by tę wiarę wyznawać jeszcze odważniej. Świętek takiego odważnego świadectwa potrzebuje. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za tę relację na gorąco. Życzę owocnej i wytrwałej pracy. O godzinie 17.30 połączymy się, by transmitować mszę świętą na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiamy nasze ekipy w Krakowie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, ojcze Dariuszu. Pozdrawiam serdecznie. Atmosfera jest gorąca i jak słychać w śpiewie młodych ludzi, też w powietrzu dosyć gorąco, a jeszcze goręcej
będzie na pewno, bo to wszystko dopiero tak naprawdę się rozpoczyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Teraz i zawsze to ojciec Grzegorz Woś, prosto z Krakowa, a my jeszcze łączymy się z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie. Księże profesorze, gdy rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży, dzisiaj z Francji dramatyczne zdarzenie do nas dochodzi, atak na kościół w Normandii, w Saint-Étienne pod Rouen. Tam dwóch mężczyzn uzbrojonych w noże wtargnęło do kościoła znajdującego się na przedmieściu Rouen. W kościele był ksiądz, według tych informacji, które zbieramy, celebrujący mszę świętą, dwie zakonnice, dwoje wiernych. Ksiądz